Moi drodzy, rodzino, Alicji, przyjaciele, przyszliśmy do tego pięknego kościoła, przyjęci gościnnie przez proboszcza księdza Wojciecha, który otworzył serce i drzwi tej świątyni dla Alicji i dla nas. Przyszliśmy, żeby żegnać ją modlitwą Kościoła, mszą świętą. Taki jest sens pogrzebu katolickiego. Pogrzeb nie jest ani nagrodą, ani osądem, ani akademią ku czci zmarłego. Jest modlitwą za tego, kto odszedł. Jest spotkaniem z tym, który odszedł w Chrystusie. I takie jest to nasze obecne zgromadzenie w tym pilańskim, czcigodnym i pięknym kościele. Dla nas wierzących, wierzących tak jak Alicja była wierząca, modlitwa za zmarłą jest wyrazem wiary w życie po śmierci. Jest wiarą w zmartwychwstanie Chrystusa, w życie wieczne, w świętych obcowanie. Dlatego tu jesteśmy. Inaczej nie miałoby to sensu. Święty Paweł napisał w jednym ze swoich listów: a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremne jest nasze nauczanie i próżna jest nasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. Chyba zawsze, kiedy odchodzi ktoś bliski, w tym momencie myślimy o śmierci. Co to jest śmierć? Czy jest coś po śmierci? I mamy świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa o czymś, co się nie mieści w granicach naszego doświadczenia. Jest mowa o czymś, ten Chrystus zjawiający się po zmartwychwstaniu, coś, co się nie mieści w granicach doświadczenia. Jest mowa o czymś zupełnie nowym, czymś do tej chwili jedynym. O nowym wymiarze rzeczywistości. Nasza wiara nie kwestionuje rzeczywistości, tej dobrze znanej nam ziemskiej, materialnej. Ale wiara uznaje, że istnieje jeden wymiar więcej niż znaliśmy do tej pory. Czy rzeczywiście może istnieć tylko, musi istnieć tylko to, co istniało od początku? Czy nie może istnieć coś, co jest nieoczekiwane, coś niewyobrażalne, jakaś nowa rzeczywistość? Jeżeli jest Bóg, to czy nie może stworzyć również nowego wymiaru człowieczeństwa, czy całej nawet rzeczywistości? Czy stworzenie, czy człowiek nie czeka w gruncie rzeczy na tę ostatnią i najwyższą mutację, na zjednoczenie skończonego z nieskończonym, na zjednoczenie człowieka z Bogiem, na pokonanie śmierci? Mając jeszcze tak żywy obraz tego, który odszedł, możemy się pogodzić, że cała duchowa rzeczywistość, cała ta miłość, wszystkie myśli, rozterki, cierpienia, wszystko, co w tym człowieku się gromadziło przez całe życie, zostało unicestwione. W zmartwychwstaniu wydarzyło się coś zupełnie nowego.
nowy rodzaj życia, który nie podlega śmierci. Stawania się poza granicą życia, życia, które Jezus zainicjował, nowy wymiar człowieczeństwa, którego sobie nie możemy wyobrazić, ale nowe możliwości bycia człowiekiem, które mają znaczenie dla wszystkich, otwierają przed ludźmi przyszłość, nowy rodzaj przyszłości. Wszyscy w takim momencie stajemy przed tą tajemniczą bramą, która nas wyprowadza z tego życia, które tak dobrze znamy, ku temu, którego nie potrafimy sobie wyobrazić. I tego dotyczą te słowa Pana Jezusa, które przeczytałem z Ewangelii świętego Jana, gdzie Pan Jezus mówi nam: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? We mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Na szczęście tam mieszkania przydziela Pan Bóg, a nie ludzie. Nie ludzkie sądy rozstrzygają o ostatecznym losie człowieka. Święty Jan pisze w tym tekście, który tu odczytała siostra w pierwszym czytaniu: patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Taka jest nasza wiara, że Bóg, tak jak Ojciec, patrzący z miłością na dziecko, Ojciec, który patrzy na ukochane dziecko, zawsze widzi to, co w tym dziecku jest dobre. Nawet jeżeli inni rwą się do osądzania, wytykają jakieś zło, wtedy kochający Ojciec odpowiada: to tylko tak wygląda z zewnątrz. I pod tym, co tak chętnie osądzacie, jest ukryta przestrzeń cierpienia. Czy można osądzać coś, co jest krzykiem lęku, bezradności, bólu, bólu, który czasem jest nie do uniesienia. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. W pamięci bliskich, pewnie tych z nas, którzyśmy znali Panią Alicję, ona zostanie jako człowiek dobry, kochający, czuły. Ja tak ją zapamiętałem. A spotkaliśmy się w trudnych dla niej momentach. Tak jest, że za miłość płaci się dodatkową cenę. Za miłość płaci się cierpieniem, bezradności wobec cierpienia tych, których kochamy. To jest straszne, że się kogoś kocha, to kiedy on cierpi, my cierpimy. Zwłaszcza kiedy nie możemy pomóc, kiedy jesteśmy bezradni. Kiedy umiera ktoś, kogo kochamy. Bezradnie cierpimy, dlatego żeśmy kochali. Gdy umiera ktoś obcy, daleki, kiwamy głową, mówimy wyrazy współczucia. Ale gdy ktoś bliski umiera, to my z nim umieramy. Taka jest cena miłości. To jest cena cierpienia. Myślę, że Alicja tę cenę spłaciła aż w nadmiarze. Ale myślę też, że jakąś rekompensatą była dla niej miłość najbliższych.
Ona wiedziała, że ją kochacie. Miłość i życzliwość tych, którzy ją wspierali. Myślę, że nawet w tej okropnej samotności covidowej szpitala, w tej ostatniej chorobie, o której aż ciężko jest myśleć, o samotności umierających w okresie pandemii, w tej szpitalnej samotności, w tej ostatniej chorobie, w tym odchodzeniu, na pewno pociechą dla niej, wsparciem była myśl o bliskich, o waszej miłości. Kiedy umiera bliski nam człowiek, wtedy myślimy o naszych zaniedbaniach wobec niego. Żeśmy nie powiedzieli mu, jak go kochamy. Żeśmy czegoś nie zrobili, że nam się nie chciało. Ja sam znalazłem kilka SMS-ów Alicji, na które nie wiem czemu nie odpowiedziałem. I teraz, kiedy odeszła, jest to nieznośne poczucie, że za późno na wiele słów, na gestów, których zabrakło. Za późno? Jak wierzymy, nie jest za późno. Nie jest za późno nawet, żeby wsłuchać się w to, co ona dziś nam mówi. Wierzymy, że umarli nadal są duchowo z nami. Więcej. Zapewniam was, jeżeli mamy otwarte uszy i oczy, to wielokrotnie doświadczamy, że oni nam towarzyszą, że nam pomagają. Pomagają, może nadrabiając te sytuacje, w których czuli, że nie mogą pomóc. Mówiąc świętych obcowanie, myślimy o tym, że zachowajmy z nimi kontakt. Miejmy otwarte serce i uszy na te sygnały, które od nich przychodzą i będą przychodziły zawsze. Bo miłość jest mocniejsza niż śmierć. Tak jak kochali nas, tak będą kochani. Wręcz czujemy ich obecność, ich opiekę nad nami. Alicja stoi stanęła natychmiast chwilą odejścia stąd, przed miłosiernym Bogiem, przed Bogiem, który ukochał człowieka i był z tymi, którzy cierpią, którzy się męczą, którzy szukają, nawet potykają się i błądzą. Jest z nami pełną miłości, obecnością. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale nie kończy. Życie Twoje, Alicjo, zmieniło się, nie skończyło się. Bądź z nami nie tylko jako wspomnienie, ale tą przedziwną obecnością, którą nazywamy życie wieczne. Spotykamy się dziś we mszy świętej, w Chrystusie, który przychodzi do nas i z nami otacza Cię miłością. Powstańmy teraz i we wspólnej modlitwie przystawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za świętej pamięci Alicję, o szczęście wieczne obcowania z Bogiem. Ciebie prosimy.
Módlmy się za tych, których Alicja kochała, których zostawiła, aby jej obecność była odczuwana, aby mogła dopełnić to, czego nie była w stanie zrobić za życia. Abyśmy nie tylko o niej pamiętali, ale z nią potrafili obcować zawsze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy w tych dniach samotnie w szpitalu walczą z chorobą, odchodzą z tego świata, aby Pan Jezus był przy nich, aby ich umacniał i pocieszał. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy walczą o dobro ludzi słabych, zepchniętych na margines, bezradnych, przerażonych, stojących w sytuacjach przerastających ich siły, aby z tych sytuacji wyszli godnie i zwycięsko. Wsparcie przez ludzi, których poślij do nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, za tych, których Alicja kochała i których pożegnała na tym świecie z bólem, za zmarłych, których dziś wspominamy w przededniu Bożego Narodzenia, którzy tak niedawno jeszcze byli z nami lub dawno, a zawsze są w naszej pamięci. O wieczną radość dla nich Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, za siebie nawzajem pomódlmy się i prośmy Boga, aby otworzył nasze umysły i serca na ten wymiar istnienia człowieka, który przekracza naszą wyobraźnię, a który pokazał nam Chrystus, powstając z martwych, abyśmy zawsze mieli nadzieję. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.